mamy nabite wszystkie paliki w kątach, w rogach, z zachowaniem kątów. Przenoszone były od tych sznurków miarką. Że mam nadzieję, że będą dobrze zrobione. Dobra. Tak. Tutaj wchodzi jak w masełko, bo jest piasek. Dobra, sznurki góra dołem puszczone, słupki dwa wypoziomowane i wapnem zaznaczone miejsca mniej więcej gdzie będą ścianki. Masz młotek? Mogłoby tak wchodzić jak tam, jak tutaj, co? No, fajnie by było. Przyjemnie. Daj mi palik. Nabiłem. Zaznaczymy sobie teraz na palikach górę ławy fundamentowej. Dobra. To już sobie przeniosłem z tego poziomu 0. Dobra. Dwieście czterdzieści dwa i pół. Ile to było? 120,5. Dobra. Czyli na tej wysokości mamy poziom 0, odjąć 110. Na 12 cm mamy górę ławy fundamentowej. Dobra.
Momencik. Spoko tu jest. Na 12 centymetrach. Zresztą łatwiej mi będzie tak chyba. Mam 12 centymetrów. I gitara. Czyli odtąd w dół deska idzie. Dalej jedziemy? Tak, znaczy nie, teraz laserowym poprzenosimy. Poprzenosimy laserowym. Dobra. Teraz laser przygotuję. Nie będzie nam już potrzebne. Także tutaj jest ok. Tu jest ok. Tam masakra. Tu delikatny dramat. A tu będzie kosmos jeszcze. Bo trzeba będzie stąd wyryć. Ale jest dobrze. Czasu mamy niedużo. Do ściemnienia. Trzeba by to dzisiaj zrobić. Dobra. To zamykamy. Przynajmniej na razie. Ale by była niespodzianka, jakbym nie włożył go do środka. Co? W jakieś w miarę równym miejscu trzeba by to było położyć. Może tam na desce. Na Mauserze to będzie za wysoko. No, niech będzie w... Może tu jest w miarę płasko. A płasko jest. Jak cholera. Dobra. Zobaczmy. No, tak jak myślałem. Super płasko. Chociaż nie, wezmę poziomicę, bo może tu w ogóle nawet regulacji nie starczyć. To jest laser samopoziomujący, także nie pamiętam jaki odchyłek, to on sam się ustawia. Ale jak jest zbyt bardzo przegięte, to się nie ustawi. O, i teraz jest gitarka. Dałabyś jakąś, Kasia, dużą poziomicę? Chociaż dużą. Może ta 120 będzie starczyć, nie ta największa, a ta... Tu mamy odbiornik do pracy na zewnątrz. Bez tego ani rusz. Nic by nie było widać.
Tutaj mamy regulację tolerancji. Którą mamy, oś rzucę nam tą tylko. Tak. Chociaż ta mała by może dała radę. Ta żółta? Nie żółta. Ta metrowa, no. Może by jej starczyła akurat. Gdzie tu mamy to? Na jakiej to jest wysokości teraz? Metr od tego dotąd chyba starczy. Weź mi to tak przytrzymaj jeszcze może na sztywno. Czekaj. No jest idealnie. Tak żeby się nie przesunęło, wiesz? Dobra, jest. Zgadza się. Okej. Okay. Dobra, no już puść. I teraz poprzenosimy ten poziom na wszystkie słupki. Dobra, to zaczniemy od tego. Może nie wiem, z której strony tu będzie robione, ale... Pytanie, czy tu jesteśmy pod... Tu brakuje na bank. Musisz może skierować. Złą stronę dałem. Mogę trzymać. Czekaj. Mamy. No dobrze. Tak, ciężko. Mamy. Dobra, tam to już chyba nawet nie ma co zaznaczać. Nie wiem, czy tu się jeszcze da. Nie, zobacz. Centymetr nad ziemią. A tutaj to już... Tutaj to już nie ma co mówić. Tu też trochę do powybierania. Tu jest centymetr nad ziemią. Tu muszę zaznaczyć. Tu jest spoko, no. Tu zaznaczmy. Fajny sprzęt. No. Ułatwia na pewno. Weź teraz poprzenoś sobie poziomy wszędzie. No. Poziomicą, sznurkiem, to też no, można by było niby sznurkiem traserskim, ale weź teraz uszczel wszystkie, żeby idealnie były. No. No, myślę, że jest spoko. Fajnie. No wkręćmy jakieś deski na początek. Została jeszcze nam ta strona, ale zaczniemy wkręcać tam deski i zobaczymy jak to idzie. Nie wiem czy też ich starczy. Ale zobaczymy.
Która godzinka jest? Nie wiem, masz telefon? No. Może grę. 'Wkręty wchodzą głęboko. No głęboko się zatapiają wkręty. Kurde. Dlatego chodziło o to, żeby równo to ustawić. Ale mam tu tyle, mamy kamieni, że czasem się nie da. Perfekto. Dobra, stoi to stabilnie. Komary gryzą? Komary mnie zjedzą na amę. Aha, komary zjedzą. Mnie na razie nie gryzą, ale wypryskałem się ofem. Także mam nadzieję, że pomoże w tym roku. Tego jest od cholery, że ostatnio taki pogryziony stąd wróciłem przez komary, mrówki, nie wiem co było gorsze, chyba te mrówki. Klękłem sobie na ziemi i nagle coś zaczęło szczypać. Patrzę, obsiadły mi kolano i spędziało chyba 3 dni. Całe zaczerwienione miałem. Ale
Dobra, to bierzemy kolejną. Tu nie mamy żadnej osi. Tam będzie oś i to i tak jest tak mniej więcej. Od niej jeszcze się pod ławę będę odsuwał 20. No mam nadzieję, że się zmieściłem gdzieś tu. Jak nie, to się dokręci deskę i tyle, no co się poradzi. Ale kolejną mamy tu, więc jedziemy już odtąd. Tu nie było żadnej osi? Nie, tu nie ma. Czyli tam dopiero. Czyli tu jedna deska tylko. Tu jedna i odtąd. Ja nie jestem pewny tego, czy tu się zmieścimy, ale no to się będzie dokręcać wtedy. Co? Tak, to i tak trzeba będzie dociąć chyba deskę. Pod wymiar podetnę jakąś. Szkoda, bo jest ich niedużo. Dobra, cięcie. Trzeba agregat odpalić. Nie zrobiłem sobie jeszcze blatu. Niestety. Aż zawinięte mam, cholera. Ale tyle dociągnę. Nie dociągnę. Dobra. Nie zrobiłem jeszcze blatu, bo nie mam wkrętów długich. Muszę kupić i dopiero sobie zrobię tu blaty. Powinienem już to dawno zrobić. No ale zawsze tak jest. Dobra. No niech na równym stoi, bo będzie latał. Nie ma tego blatu, będzie lipa na dół ciąć. Może trochę nie docinać, odbijać 236. Z jakiejś długiej może wezmę. Coś go dusi. Może paliwa nie ma na tyle. Szkoda czasu. 236. O, już chodzi ok. Może chodziło o nierówność, a paliwa jest mało i pewnie dlatego go przyduszało. Dobra, kręcimy. Kręcimy? Tak.
U ciebie będzie trochę poza, u mnie jest luką. Nie da się dalej? Tak, trochę poza. Spoko, jeszcze nie, ale zaraz będzie. Dobra, masz? Dźwigniesz sobie tutaj? W ogóle dostaniesz tam? Nie, nie dostanę. Dobra, to ja. Super widać wieczorem. Laser. Zobaczmy. Git. Jest git. Dobra. Weźmy gdzieś jeszcze. Także jest spoko. O, tu niestety do podebrania jest trochę tej ziemi. Tu, o, tu to już nie mówię nawet ile tego jest. No, zresztą. O, teraz będzie widać. Skoro tam przykładałem do góry, a tu jeszcze tyle brakuje centymetrów. No a reszta już będzie fajna. Dobra, trzeba się zbierać. Natalka, laser masz na oczach? Wiesz o tym? Na czole. Tak jak ty na oku. Tak, ja mam? Dobra, ale nie patrz w laser. Zwijamy się.